Zawsze pod odcinkami o relacjach międzyludzkich pojawiają się komentarze, że ktoś będzie zawsze sam i nikt go nie pokocha, bo jest brzydki. Ale mogłeś spotkać na ulicy piękną kobietę z mężczyzną, który wygląda jak postać z horroru, więc istnieją wyjątki od reguły, że ludzie się dobierają na podstawie podobieństw. Teraz widzisz na ekranie mężczyznę i możesz pomyśleć, że miał ciężko z kobietami, ale nic bardziej mylnego. Był filozofem, nazywał się Jean-Paul Sartre i był kobieciarzem. Nawet żył w otwartym związku ze swoją kobietą, więc miał wolną rękę na studiowanie filozofii z innymi dziewczynami. Przedstawię Ci 8 wyjątków, z których oczywiście możesz skorzystać, jak jesteś brzydki. Po pierwsze, bądź pierwszy. Dzieje się tak, gdy związek jest utworzony we wczesnych latach nastoletnich, kiedy brzydkie lub przeciętne osoby tworzą związek, nie znając swojego potencjału. Wiążą się ze sobą przed całkowitym dojrzewaniem. Dziewczyna, która może wpadła w związek w wieku 13-14 lat z tym przeciętnym mężczyzną, z którym wygodnie idzie się przez życie, nie zdając sobie sprawy z jej pełni potencjału, że za 10 lat będzie wyglądała jak modelka Victoria's Secret. Spotykając taką modelkę z przeciętnym mężczyzną, możesz zapytać, dlaczego do tego doszło, ale możliwe, że on jej zaufał wtedy, kiedy nikt na nią by nie spojrzał. Wiążąc się z brzydkim kaczątkiem na początku drogi, możesz liczyć, że dopiero za kilka lat inni mężczyźni będą ci zazdrościli. Po drugie, status materialny lub społeczny. Jest to jeden z najbardziej powszechnych powodów. Możesz to najczęściej zaobserwować u polityków, aktorów, przedsiębiorców, wszelakiej maści celebrytów, ale też na mniejszą skalę, u zwykłych ludzi, gdzie u samotnej matki głównym kryterium będzie komfort finansowy, a nie fizyczność. Pomimo wad w wyglądzie, taka osoba nadrabia umiejętnościami, czy to w zarabianiu pieniędzy, czy piastując ceniony społecznie zawód. Kobieta może wtedy awansować społecznie i zyskując większy komfort psychiczny, nie martwiąc się tak bardzo o przeżycie. Po trzecie, utrata atrakcyjności. Atrakcyjność nie jest stała i wraz z wiekiem jeden partner może stracić na atrakcyjności. Dlatego później, spotykając parę na ulicy, możesz zadawać sobie pytanie, co ona w nim widzi. Aktualnie może nic, może nawet ją obrzydzać, ale w momencie jak się poznawali, mógł być całkiem atrakcyjny. Tylko z czasem jego atrakcyjność poleciała na głowę. Jeśli myślisz, jak on mógł znaleźć dziewczynę z takimi zakolami, bez zębów i krzywym nosem, to możliwe jest, że kiedy się poznawali, jeszcze miał włosy, zęby i prosty nos. Po czwarte, taki brzydszy mężczyzna może być całkiem interesującą opcją pod takim względem, że będzie wierniejszy i doceni swoją kobietę. Kobieta, która ma złe doświadczenia w relacjach z przystojnymi mężczyznami, może po kilku latach mieć dość bycia zdradzoną, olewaną i źle traktowaną. Oczywiście, ładni ludzie mają większe możliwości, są lżej karani, ulgowo się ich traktuje i mają większą pulę partnerów do wyboru. Wybierając brzydszego, będzie miała pewność, że będzie wierniejszy i będzie mu bardziej zależało. Nie przyniesie do domu choroby wenerycznej, a w wolnym czasie nie będzie myślał o innych kobietach. Po piąte, robią tą samą rzecz w życiu. Dla jakiejś części kobiet najważniejszym kryterium może być podobny styl życia. Są archeologami, lekarzami, uprawiają kulturystykę lub są grafikami. Jeśli kobieta jest archeologiem i ceni sobie takie spędzanie czasu na odkopywaniu rzeczy z przeszłości, to jej pula potencjalnych partnerów, którzy robią to samo, jest mała. I wśród nich może wcale nie być ładnych ludzi. Specjalistka, ekspertka, chcąca męża z tej samej dziedziny, będzie miała okrojoną pulę dostępnych mężczyzn. Po szóste, żeby nie być samotnym. Choroba, niepełnosprawność. Z dziećmi z poprzedniego związku, bez pracy, z długami i wiele innych rzeczy, które wpływają na to, że osoba traci na wartości na rynku matrymonialnym. Są kobiety, które najlepsze lata mają za sobą i ze swoim bagażem doświadczeń nie są na tyle atrakcyjne, żeby mieć jakikolwiek wybór, więc decydują się, przykładowo, na brzydkich mężczyzn, którzy mają inne wartości. Mogą się nią zaopiekować lub pomóc życiowo. Po siódme, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo można zapewnić nie tylko w formie finansowej. Mogłeś kiedyś zadać sobie pytanie,
Dlaczego kobietom bardzo się podobają bokserzy, zawodnicy MMA, zapaśnicy z kalafiorami zamiast uszu czy kibole? Odpowiedź to bezpieczeństwo. Pomimo wiecznie spuchniętej, gojącej się twarzy od ciosów na treningu czy często złamanego nosa, jest to sprawa drugorzędna, bo pomijając te gęby jak kotlet schabowy, będzie posiadał atrakcyjną wartość, czyli zapewnienie bezpieczeństwa. Jeśli kobieta powie: ale jesteś brzydki, to możesz odpowiedzieć wtedy: jestem bokserem, przyjmuję tysiące ciosów na twarz. Muszę być brzydki, bo to skutek uboczny mojej pasji. Po ósme, posiadanie umiejętności, talentu i inteligencji. Ktoś, kto jest w czymś wybitny lub wyróżniający się na tle innych mężczyzn, może się podobać kobietom pomimo swojego wyglądu. Taką umiejętnością może być wszystko, zaczynając od ponadprzeciętnej inteligencji przez talent komediowy, po umiejętności grania na instrumencie, przykładowo na gitarze. Podsumowanie odcinka. Trzeba mieć charakter, aby wytrzymać presję kolegów lub koleżanek, słysząc o osobie, którą kochasz: co to za paszczur, lub gdzie znalazłeś takiego potwora? Ludzie przypisują do brzydkich ludzi negatywne cechy, a do pięknych pozytywne. Na 10 tysięcy polubień będzie kontrodcinek. Dlaczego mężczyźni wybierają brzydkie kobiety? Wpadnij na stronę niewiem.pl. Może będziesz zainteresowany merchem. Do usłyszenia w następnym odcinku.